przejście. Cudzoziemko, wódz Hekaro i szeryf Kotalo oczekują w środku. Niedługo zacznie się Kulrut. Jak będzie po wszystkim, dostanę się do komory pod tronem Hekaro. No i do Etera. Cudzoziemko, wódz oczekuje na arenie. Za tronem. Musi prowadzić na arenę. Inna część ruin. Zmieniono ją na ring do walki. To może się przydać. Aloy. Ponoć poruszyłaś góry, by uspokoić klan nieba. Dosłownie. Pomógł mi Kotalo. Tak. Tekote dostał nauczkę na oczach całego klanu. Cieszy mnie to. Ale teraz czeka nas Kulrut. Niektórzy przyszli wziąć udział, inni obserwować. Wiedzą, że Regala mnie wyzwie. Zrobię, co w mojej mocy, by dotrzymać słowa, o ile ty też to zrobisz. To jaki jest plan? Kotalo! Są dwa możliwe sposoby ataku na arenę. Przez salę tronową i szlakiem na północnym krańcu. W obu mamy barykady. Ale jeśli Regala chce zaatakować maszynami, będzie musiała ruszyć szlakiem. Dołączysz do naszych obrońców. Utrzymajcie się, a będę mieć szeryfów. Zwolnię cię wówczas ze służby i przekażę nagrodę. Zrób, co uznasz za słuszne. Kiedy Kulrut się zacznie, nie wolno go przerwać. Gaj, arena, to elementy tej samej budowli? Tak. Ta ziemia dobrze pamięta ofiarę dziesiątki. Ich czyny zapamiętamy na zawsze. Jaką ofiarę? Wizje mówią, że niżej, na ziemi, oddali swe życie w boju z maszynami. Czcimy ich poprzez Kulrut w tym miejscu. Wiem, gdzie ja będę. A wasza dwójka? Zostanę z wodzem. Tu moje miejsce. Jeśli walki nas dosięgną, zapłacą swoją krwią za naszych poległych. Jeśli do tego dojdzie, nasza obrona wytrzyma. Miejmy to z głowy. Dobrze. Deka jest obecnie z resztą obrońców na północnej barykadzie. Uderzaj celnie, Aloy. Zobaczymy się po wszystkim. Nadciąga bitwa. Dziś świętujemy umiejętności i odwagę. W Kulrucie odnajdziesz duchu. Oddajemy cześć. Nie, Kulrut to dla tenaktów święty. To ceremonia, a nie trzymajcie. Dotarłaś tak daleko. Jesteśmy z tobą. Honor i siła. Twój wróg to mój wróg. O, to i te koty ze swoimi zbirami. Patrzcie, kompanie. Ulubienica wodza. Co za zaszczyt. Wschodniaczka. Nie sądziłam, że sam dowódca nieba dzisiaj do nas dołączy. Jeśli chęci zmierzą się z Regalą, to ich dowódca musi dzielić z nimi los. A może chcesz ocalić twarz po tym, co się stało w Bastionie? Uważaj.
Czasami ostre słowa prowokują ostre włócznie. Na twoim miejscu zachowałabym włócznie na oddziały regalii. Zobaczymy się na treningu. Niech prowadzi cię gdzieś... Dobrze. Obrońcy Hekaro powinni być na końcu tego przejścia. Ale trzeba trzymać. Proszę, proszę. Nie jesteśmy sami w walce. Skupcie się na maszynach. Zniszczcie je, a siły regalii nie będą się niczym różniły od naszych. Tak, kapelanko. Pilnujcie siebie nawzajem. Rozejść się. Nasi żołnierze gotowi. Będą bronić Kulurutu z dołu. Ale z góry... Nieźle. Skąd to masz? Jeden oddział odrąbał dopadłej maszynie. Czyń honory. Regala ma swoje i nasze kły. Ten aktowie! Kulrut dotarł do nas. Nasza walka wymaga świeżej krwi. Nowych wodzów. Uwolnić maszyny. Pretendenci, podejść! Każdy, kto powali maszynę, zostanie szeryfem. Pamiętajcie dziesiątkę. Uderzcie z nieba, jak oni. Wprost po chwałę! Tam.
Co tam jest? Nie wiem. Utrzymać pozycję! Już! Dogonić regale. Mam nadzieję, że te naktowie skorzystają z tej balisty.
Regala zaatakowała Hekaro i Kotaro. Trzeba się do nich dostać. Udaj się do wodza, czempionko! Idź, dostań się do wodza! Dzięki! Regala ruszyła za wodzem w sali stronę. Potrzebna pomoc! Wódz jest w sali tronowej! Zatrzymaj regalę! To nie koniec! Wrócę ze wszystkim, co mam! I każdy stronnik Hekaro utonie we krwi! Dobra walka. Sprawdziliście się w boju z każdym możliwym przeciwnikiem. Zostajecie szeryfami. Wasz pierwszy rozkaz to obrona areny przed pozostałymi buntownikami. Ruszać! Zawiodłem. Powinienem był zabić Regale. Tymczasem wróci z nowymi maszynami. Dużo silniejsza. Postaram się pomóc. Dosyć już zrobiłaś. Więcej niż od ciebie oczekiwałem. Kiedy się poznaliśmy, mówiłaś o misji, od której wszystko zależy. Wtedy nie byłem pewien, czy mogę ci wierzyć. Ale teraz wierzę. Zostaw mnie. I rób to, co musisz. Co chcesz zrobić? Opatrzę rany. Twoja nagroda czeka. Weź ją. Twe zasługi będą wspominane jak czyny dziesiątki. Thank you.
Chodź, Eter. Pora wracać do domu. Tak. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracanie oryginalnego kodu podrzędnej funkcji Eter. Dobra. Teraz muszę to zanieść Gai. Wizje w Gaju się zmieniły. Słowa dziesiątki są teraz jasne. Zobacz, to musi być wizja woza Hekaru przed wielu lat. Wszystkie wizje się zmieniły, a ta właśnie przybyła. Aloy, tutaj, pogadajmy. Proszę, Aloy, powiedz. Aloy, tu... Proszę. Wizje w całym Gaju są teraz inne. A ta właśnie się pojawiła. To twoja sprawka? Wizje się zmieniły. To ta, która zainspirowała wodza Hekaru. Kolejne świadectwa przedwiecznych. Usłyszcie słowa, które zjednoczyły naród. Po tragicznych wydarzeniach wojny, Anne Faraday, główna architekt procesu pojednania, przemówiła z nadzieją do narodu. Kiedy spojrzymy w przyszłość, przez pryzmat niedawnej przeszłości, odczuwamy lęk. Lęk przed wojną z maszynami, brakiem wody i żywności, nawałnicami, które pozbawią nas domu. Lecz odwaga oznacza przezwyciężenie strachu z przekonaniem zamiast cynizmu. Kiedy kierowałam procesem pokojowym, ci odważni ludzie, kobiety i mężczyźni, można rzec nowi szeryfowie tych ziem, utwierdzili mnie w tym przekonaniu, że zjednoczeni w starań o kraj oraz świat bez rządzy i wojny. Gotowy do służby, dowódczyni. Wyruszam z tobą. Hekaru cię potrzebuje. To dzięki tobie ma nowych szeryfów. I wezwanie, którego klany nie zignorują. Więc będę przy tobie podczas twojej misji. Dam ci to, co jeszcze pozostało z życia. Tak wybrałem. Jak mogłabym odmówić? Zo, ktoś chce do nas dołączyć. Spotkasz się z nim u podnóża gór i zaprowadzisz do bazy? Jasne, Aloy. Udaj się w góry, na zachód od Pieśni Ziemi. Spotkasz tam kogoś ode mnie. Dołączę później. Ktoś od ciebie? Dobra, pora zanieść Etera do Gai. Pochwycenie go zrobiło coś pozostałym hologramom. Warto to sprawdzić.
słyszałem od naszych śladowców, że buntownicy się ruszyli. Regala pójdzie na Gaję. Zaatakować wodę. Regala wkrótce uderzy. Tak czy inaczej to tam decydują się losy wojny. A my nie damy Regali zdobyć Gaję. Przecież nie musisz. Wiem, ale mogłybyśmy razem pilnować Gaju pamięci. A może nie. Zaczyna padać. W ten sposób? O kur... Nie machaj tym jak młotkiem, Erend. Spróbuj delikatniej. Moje grube paluchy zawsze będą niedelikatne, wiesz? Cofnij. Wzdłuż linii. Prawo. Drugie prawo. Właśnie widziałem. Aloy znalazła to na północy. Mam. Nazwali to Concrete Beach Party albo jakoś tak. To dopiero muzyka. Aloy. Erend. Lepiej z tobą. I jesteś. Świat idzie naprzód tylko wtedy, gdy każdy robi swoje. Nauczymy się, pomożemy ci zrobić swoje. Potrzebujesz wszelkiej pomocy. Oczywiście musimy jeszcze dużo ćwiczyć. W jeden dzień nie zostaje się łowcą. Każde nasiono rośnie w swoim tempie. Pozwólmy mu zakwitnąć. Twój tenacki przyjaciel tu jest. Kotalo. Podobno ich wojownicy piją krew. Mam spać na jedno oko? Chyba ma dość widoku krwi na długi czas. Pokazałam mu jego pokój. Ceni sobie prywatność. Chyba masz już wszystko pod kontrolą. To ja idę zanieść to Gai. Jasne. Będziemy ćwiczyć, żeby szybko nadrobić braki. Te znaczki już mi się śnią po nocach. Wiesz, kiedy ty się gdzieś szwendałeś, ja z pomocą Gai dowiedziałam się więcej o boginiach ziemi. Dlatego z mojej perspektywy potrzebujesz szkolenia. Chodźmy. Jasne. Dawniej przedwieczni używali fokusów, żeby wysyłać sobie różne wiadomości. Dowolne miejsce na świecie. O dowolnej porze. Nie wiem, czy bym tak chciał. Hej. Hej. Fajnie tu. Ta... No nie ja to zbudowałam. Jasne. Już wiem, dlaczego nie byłaś... pewna, czy nas tu sprowadzić. To sporo do przełknięcia. Ale bez obaw. Poradzę sobie z tym. Jasne. Zadomowiłeś się? Varl pomaga mi w poznawaniu terenu, o ile nie zapomni języka w gębie. Nie wiem, przy kim jest bardziej spięty, przy tej Gai czy naszej nowej znajomej Utaru.
A co zresztą? Nie powinieneś być teraz na wschodzie i nimi pomiatać? Wysłałem swoich ludzi z informacją. Nie sądzę, żeby Awad miał mi za złe, że pomagam tutaj zbawczyni południka. Varl dał ci fokus, widzę. Może nie wyglądam z tym zbyt dobrze, ale na kuźnie, jakie ja rzeczy widziałem. Pewnie wiele było złych, jak upadek dawnego świata i takie tam. Jeszcze muszę się połapać, ale nigdy nie zrozumiałem, jak znalazłaś moją siostrę w Królestwie Słońca. Ale teraz już wiem, mniej więcej. Znowu czuję się przydatny, wiesz? To długi proces, ale warto. Wiesz już, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Nie będę łgać. Gdy Varl powiedział mi, że te dranie przyleciały z gwiazd, myślałem, że zjadł za dużo leczniczych jagódek. Ale przyzwyczaiłem się do niemożliwych rzeczy. Dzięki tobie. Szkoda, że ciągle chcą nas zabić. Tak, pełna zgoda. Więc poznałeś naszego Tenakta? Jest milkliwy. Podobno ten szczep to krwiożerczy maniacy. Nie wiesz wszystkiemu, co słyszysz. Tak. Cóż, skoro mu ufasz, to ja też. Odwiedziła was Talana? Wpadła jak po ogień. Miałem nadzieję, że chociaż piwo wypije. Jedyna kardża, która ma trochę luzu. A mimo to babka nie znalazła dla mnie nawet chwili. Muszę iść. Pora wrócić do czytania. Wow, to miejsce zaczyna ożywać. No, a Gaja umieściła wszystkie dane z twojego fokusa w tym archiwum. Dzięki fokusom od ciebie będziemy mogli badać je każde w swoim tempie, żeby uczyć się i szkolić. A w razie czego, staniemy u twego boku. Jasne. Dzięki. Zakładam, że rozmawiałeś z Gotalo. Chciałem oddać hołd tym, którzy polegli podczas zasadzki na ambasadzie. Powiedziałem mu, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak ruszył na maszynę. Odparł, że nie trzeba chwalić wojownika za wykonanie obowiązku. Przez chwilę myślałem, że gadam z matką. Nie myślałem, że Tenakt i dowódczyni Nora mogą mieć ze sobą tyle wspólnego. Talana pewnie długo nie została. Jakbyś zgadła. Ciekawe, co ten Amadis zrobił, by przyciągnąć jej uwagę. Cokolwiek to było, nie mówiła. To pewnie niezła opowieść. Zakładam, że kiedyś nam opowie. Jak sobie radzicie z fokusami? Każdy miewa trudne chwile. Na pewno Erend klnie najwięcej. Ale myślę, że osaramski upór weźmie górę. Jak się trzymacie? Po prostu oswajamy się. Nikt jeszcze nie zerwał cięciwy. Jak tam trening z zoo? Ale my naprawdę trenujemy. Przeważnie. Słuchaj, odczytuję symbole szybciej niż ja. Aż głupio odrzucać jej pomoc. Pewnie. Coś tam sobie czytacie? Tak, zapisy zdobyte na ziemiach Nora i na górze Wszechmatki. W sensie twoje. Trudno uwierzyć, że moi przodkowie byli tam uwięzieni. I to bez dostępu do wiedzy z Apolla. Podziękuj Tedowi, Faro. Tak. Ciekawe, jak się czuli, gdy w końcu zostali uwolnieni. Świat musiał być dla nich piękny. Poza tym przerażający. Przecież to były małe dzieci. A wyrosło z tego pełnoprawne plemię. Nie miałam racji co do zenitów. Dotąd myślałam, że ich statek wybuchł w drodze do Syriusza. Na kosmodromie widzieliśmy, jak kłamali o tworzeniu lepszej przyszłości. Więc pewnie o swoim statku też skłamali. Chociaż plemię mieszkające pośród gwiazd. Nie mogłam nawet naruszyć jego tarczy. Jeden z nich prawie mnie zabił. Ale i tak udało ci się wskrzesić Gaję. Dlatego użyjemy Hefajstosa przeciwko nim. Oby to wystarczyło. Utrzymasz fort beze mnie? Jeśli tylko Erend przestanie słuchać w kółko tej samej paskudnej muzyki,
Być może. Będzie dobrze. Varl jest zadowolony z partnerki. Najlepiej uczyć się wspólnie. Rozmawiałaś już z Kotalo? Tylko trochę. Te naktowie raczej nie potrzebują obcych. Musiałaś zrobić całkiem niezłe wrażenie, że chce ci pomóc. Coraz lepiej znasz Renda, prawda? Oczywiście. Przyjaciele Varla są moimi przyjaciółmi. A ten jest wyjątkowo głośny. Zadomowiłaś się, widzę. Gaja mówiła, że to miejsce zbudowano dla nas. Żeby odzyskać kontrolę nad naszymi ziemiami. Dzięki terraformacji. Aby dbać o nie jak boginie o pola pieśni ziemi. Najbardziej dziwi mnie to, że w miejscu życia jest tyle metalu. Jasne. Powinnam iść. A ja wracam do naszych treningów. Aloy, mamy trochę rzeczy w tamtej skrzyni. Bierz, jeśli chcesz. Ten pokój się zmienił. To twoja... Aloy. Dobrze cię widzieć. Zakładam, że masz wiele pytań. Wiem już o wrogu i jego zamiarach. Zaprowadzono mnie do wizji, którą tu trzymacie. Gaj, i dano mi ten fokus. Nie będę udawać, że wszystko rozumiem, ale muszę tylko wiedzieć, gdzie ćwiczyć i kiedy walczyć. Więc witamy w zespole. Mówiłeś, że kiedyś Bastian był twoim domem, że należałeś do Klanu Nieba. Tak. I tylko tyle? Dobrze, jak chcesz. Rodzice zginęli w klanowej potyczce, więc wychował mnie oddział. Gdy dorosłem, uznano mnie za utalentowanego wojownika. Tekote wziął mnie pod swoje skrzydła. Walczyłem u jego boku Skardża. Poprowadziłem oddział na wyprawę do beznadziei. To ja otworzyłem bramę podczas ataku, na samotne światło. Pomogłem ten aktom zburzyć to miejsce. Zwróciłeś na siebie uwagę. O tak. Witano mnie jak bohatera. Ku mojej uciesze. Ale odszedłeś. Zostałem szeryfem. Czemu opuściłeś klan, żeby zostać szeryfem? To właśnie te koty wysłał mnie na Kulrut. Wtedy wykonałbym każdy jego rozkaz. Wierzyłem mu, jak syn ojcu. Byłem zbyt ślepy, by dostrzec strach w jego oczach. Strach przed młodym wojownikiem, który podważy jego pozycję. Wróciłem jako bohater spod samotnego światła. Ale dla niego byłem zagrożeniem. Nigdy nie rozumiał, że nie interesował mnie wówczas żaden awans. Czemu Tekote uważał, że nie będziesz zagrożeniem, jeśli pośle cię na Kulrut? Tekote wiedział, że jeśli przeżyję Kulrut, będę musiał porzucić klan i służyć wszystkim Tenaktom. Nie mógłbym rzucić mu wyzwania. Nawet gdybym chciał, po wygranej pod samotnym światłem, Tekote przemówił do ludu. Rzekł, że samolubnie byłoby pozbawić Hekaru i szeryfów takiego wojownika jak ja. Chociaż doskonale wiedział, że nie miałem najmniejszego zamiaru odchodzić. Wygnanie nazwał zaszczytem. Wiedział, że nie mogę odmówić. Więc zostałem szeryfem. I nie patrzę w przeszłość. Naprawdę bardzo mi przykro. Mnie nie. Choć czasem czułem ból. Bycie szeryfem było mi przeznaczone. Kiedy byliśmy w Bastionie, strażnicy mówili coś o skrzydłach dziesiątki.
Hekaro też o tym wspomniał na Kulurucie. Deka tak samo. Co to znaczy? Wizje pokazują, że dziesiątka latała na wielkich, skrzydlatych maszynach. Zaś do walki wkraczała z nieba. Powtórzenie tego wyczynu stanowi dla nas najwyższy wyraz wojskowej wprawy. To dlatego kandydaci wskakują na arenę podczas Kulurutu. Wiele razy o tym marzyłem jako dzieciak. Poczucie wolności. I strach, który wywoływała. Co powiedział Hekaro, kiedy oznajmiłeś, że ruszasz ze mną? Przelałaś krew buntowników w Gaju i pomogłaś zjednoczyć klany. Nic nie trzeba było mówić. Zrozumiał. Cóż, użyczył mi swojego najlepszego szeryfa. Choćby na krótko. Tak jest. Co ty tam oglądasz? Reszta pomogła mi zrozumieć symbole, które pokazuje Fokus. Więc pomyślałem, że poznam broń, której chcesz użyć przeciwko wrogowi. Ten Hefajstos... On będzie dla nas robił maszyny? Słuchające się Gai? Tak. Jak wiele? Tyle, ile będzie trzeba. Co za potęga. Widział ktoś taką siłę? Skoro już wiesz, kim jest nieprzyjaciel, masz jakieś pytania? Przyznam, że to ciężki orzech do zgryzienia. Przybywają z nieba. Są niepokonani. Na razie. Strategię zostawię tobie. Ufam, że pokierujesz moim mieczem tak, że zaboli. Spędziłeś już trochę czasu z resztą. Co sądzisz? Przyznaję, nie spodziewałem się tutaj utaru. Rolnicy nie są dobrymi żołnierzami. Ponoć poderwała część plemienia do walki z Kardzia i dotarła do samotnego światła. Co ciekawe. Być może się myliłem. Pora na mnie. W razie czego sprawdź, jak się ma Hekaro i twój lud. Drzwi są otwarte. Jasne. Dziesiątka z tobą, Aloy. Witaj ponownie. Gdy będziesz gotowa, dokonaj połączenia Etera ze mną. Później muszę przedyskutować z tobą ważną sprawę. A więc, co chciałaś omówić? Nie było. Odebrałam transmisję na częstotliwości Aloy Tyi. Aloy Tyja. Jedna z podfunkcji, których dotąd nie znalazłaś. Tak. Sygnał szedł tak wolno, że początkowo wyglądał zupełnie jak przypadkowe fluktuacje szumu w tła. Gdy dostrzegłam prawidłowość, musiałam go składać przez dłuższy czas. Współrzędne. Na co wskazują? Na górę, na północny zachód od tego obiektu. Ale muszę cię przestrzec. Możliwe, że sygnał jest autentyczny. Natomiast możliwe jest także, że nadał go ktoś. Albo raczej coś. Myślisz, że to nie Aloy Tyja? Nie jestem pewna. Co to SOS? To kod z dawnego świata. Sygnał ratunkowy. Desperacka prośba o pomoc. Współ...
współrzędne prowadzą do góry na północnym zachodzie. Co tam jest? Nie mam zapisów o interesujących rzeczach w pobliżu. Dobra. A co z tą liczbą z wiadomości? 237. Wiesz coś na ten temat? Przeszukałam dostępne bazy danych, ale pozyskane informacje niewiele wnoszą. Być może tę zagadkę da się rozwiązać dopiero po dotarciu na miejsce. Czemu Eileithyia przesyłała zakodowaną informację na kanale przeznaczonym do komunikacji z tobą? To środek ostrożności pozwalający uniknąć wykrycia. Albo przynajmniej mający na celu wywołanie takiego wrażenia. Nie mam też pewności, dlaczego Eileithyia mogłaby oczekiwać, że w ogóle odbiorę i zareaguję na tego typu sygnał. O ile jej wiadomo, ja już nie działam. No dobra, czyli... Albo ma kłopoty i wysłała wiadomość, licząc, że gdzieś tam jesteś. Albo ktoś chce nas zwabić w tamto miejsce, podszywając się pod nią. To słuszny wniosek. Te transmisje mogli wysłać Zenici? Opierając się na danych z twojego fokusa, Zenici zdobyli inne jądro główne Gai w kompleksie Hadesa. Możliwe, że użyli go do uzyskania dostępu do moich częstotliwości. Czyli mogli to wysłać w nadziei, że odpowiesz i wyjawisz pozycję. To możliwe. Jednak transmisja jest bardzo nietypowa. Gdyby próbowali skłonić mnie do ujawnienia się, ich komunikacja byłaby raczej standardowa. No tak. To może jednak nie byli oni. No dobrze, no to udam się tam i poszukam źródła transmisji. Całkiem sama? Ha! Nie ma mowy. Włączyłam Erenda i Varla do tej rozmowy poprzez fokusy. Zgadzam się, że nie powinnaś iść tam sama. A co jeśli to pułapka? Pewnie, że to może być pułapka. Ale jeśli to Eileithyia, to ma kłopoty i muszę ją sprowadzić. Bez obaw. Będę uważać i... Idziemy z tobą. Dobra. Zbierajcie rzeczy. Jak chcesz ulepszyć sprzęt, czekam przy zachodnim wyjściu. Gaia? Co to jest? To panel kontrolny opartego na dronach systemu obrazowania, podpiętego do kopuły. Przekażę potrzebne dane do twojego fokusa. Czyli ten Cyclops to system dronów monitorujących degenerującą się biosferę. Chyba miało się wyświetlać na kopule, ale drony nie są już połączone. Jeśli znajdę jakieś drony w dziczy, mogę pobrać z nich dane, połączyć je i włączyć wyświetlanie. Błąd. Dron wyłączony. Błąd. Dron odłączony od systemu. Przestrzeni mieszkalnej. Dobrze wiedzieć. Zajrzę tam w wolnej chwili.